Marek Łakowski, dzień dobry Państwu. Pani Bożena Podlejska, sekretarz Częstochowskiego Związku Pszczelarzy, dzisiaj jest gościem w sieci. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. I trzeba dodać, że Pani jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Gastronomicznych i koordynator projektu Pszczoły w Mieście. W zasadzie ja to powinienem wyjść ze studia, a Pani powinna opowiadać o pszczołach, bo Pani ma ogromną wiedzę. Już ta wiedza wyszła, gdy wcześniej rozmawialiśmy, gdy powiedziałem Panią, ile tak jest, 2-3 lata ta pszczoła żyje. I Pani co powiedziała? No, że pszczoła żyje... Letnia pszczoła żyje 40 dni, a zimowa pszczoła żyje 60 dni. I umiera, a nie, przepraszam, umiera. Zdycha, umiera. Tylko umiera. Pszczoły umierają. Umierają, tak. I to z przepracowania. Tak, tak wygląda. Letnia pszczoła tak, ma większe zadanie, ona musi kilometry pokonywać, przynosić obciążona pyłkiem, nektarem, do 5 kilometrów potrafi ile lecieć. Ile mamy w ogóle gatunków tych pszczół? Bo ja słyszałem, że pszczoły to już nawet Mojżesza znały. To jest tak stary gatunek. Stary gatunek, możemy przeczytać i w Księdze Rodzaju, biblijna postać pszczoła, która robiła wosk. Nawet na paschał, także, który teraz mamy, to jest właśnie z wosku, o czym czytamy w którymś tam fragmencie księgi. Księgi Biblii. I ona żyje krócej, z przepracowania, natomiast zimowa nie lata tak dużo, więc żyje o te 20 dni. A ile mamy gatunków pszczół? Ponad 600. Na pewno. Nie wiem dokładnie. Bardzo dużo. A ta murarka słynna, najciekawsza, bo to mnie bardzo zaciekawiło. Jest taka pszczoła murarka chyba, tak? Tak, jest to pszczoła samotnica, która żyje od... Singielka. Singielka. Ona tam musi mieć jakiś partnerów kontakt, tak, ale wychowuje, składa... zakłada gniazdo sama, bez partnera. Chciałbym tak powiedzieć, że kto ma pszczoły, ten ma miód. Kto ma dzieci, ale nie będę dalej kończył, bo chcę zapytać Panią, czy dzisiaj są dobre czasy dla pszczelarzy? Jak to wygląda? Macie ten miód? Nie macie tego miodu? Jest miód. Pszczoła potrafi się dostosować. I to jest jej cechą taką ważną. Ona potrafi się dostosować. Jeżeli człowiek nadmiernie jej nie przeszkadza, to ona potrafi się dostosować. Mimo tego, że gdzieś tam w dawnych czasach były ogromne mrozy, gdzieś chyba w 1600 roku, jak mrozy zaczęły się w listopadzie, to dopiero odpuściło w kwietniu i ta pszczoła potrafiła przeżyć? Potrafiła przeżyć, ponieważ one jak żyją... Jest to możliwe, ponieważ one żyją w takim kłębie zimowym, gdzie ogrzewają do temperatury 36, 30, tak... To jest taka górna granica, skrzydełkami i swoim ciałem. I ogrzewają, i one przeżyją. Patrzę tak na Panią i tak domyślam się, że to Pani jest królową w tym Związku Pszczelarzy w Częstochowie, bo Pani jako jedyna kobieta jest tam w zarządzie, tak? Tak. A chcę zapytać w ogóle o rolę królowy, jeśli chodzi o ule. No to jest królowa, jest jedna w ulu, jest zadbana, ma taką swoją świtę dworską, ja to tak nazywam. One ją myją, karmią, patrzą, czy niczego jej nie brakuje, a jej rolą jest składanie jaj do komórek przygotowanych. Są sprzątaczki, i są jakieś tam pomywaczki i inne rzeczy. Tak, woszczarki, karmicielki, oczywiście. Niesamowite. Dobrze, to muszę Panią teraz zapytać, jak Pani patrzy na ten projekt Pszczoły w Mieście? To jest potrzebne jak najbardziej. Tak jak dzieci reagowały, widziałem w klubie Politechnik, no to one są zachwycone pszczołami, no i chyba się nie da się ukryć, że te filmy Pszczółka Maja, być może pszczoły, to jak gdyby przybliżyły nam, pokazały prawdziwy obraz tej pszczoły. Tak, ja zauważyłam taką, tak, dzieci się bardzo, bardzo cieszą. One chcą robić coś dla przyrody. Kochają zwierzątka, kotki, pieski, babuszki, a widzę też, że pokochały te pszczoły. I to jest niesamowicie piękne. A pszczoły przecież żądlą do tej pory. Tak, żądlą, mają żądełko, ale one, jeśli ich nie atakujemy, to one nie będą żądliły. Czyli pszczoła gdzieś lata koło mnie, a ja mam być spokojny nie w tym machać, momencie. Nie machać, spokojnie. No, ale ona siądzie podleci i żądli mnie zaraz. Ona czasem nawet w oczy zajrzy i odleci. Tak to jest. Dobrze, no to porozmawiajmy teraz jeszcze. Czy Pani by coś w ogóle zmieniła w tym projekcie, jeśli chodzi o pszczoły w mieście? Widzi Pani, że coś tam brakuje? Bo nie zauważyłem, żeby ta edukacja była wśród na przykład młodzieży szkół średnich, tam gdzie Pani uczy. Tak, można by rozszerzyć to na starsze
pokolenia naszej młodzieży. Nie tylko szkoła podstawowa, ale i szkoły średnie. Ale myślę, że dopiero się rozkręcamy. To jest dopiero druga edycja tego projektu Pszczoła w mieście. My się też uczymy. My się też uczymy, patrzymy, obserwujemy, czego potrzeba tym dzieciom, jak one to łapią, jakie mają chęci. I myślę, że w przyszłości na pewno rozszerzymy to. Nasi telewidzowie na pewno chcieliby od pani usłyszeć, jak rozpoznać ten prawdziwy miód. Bo idę, kupuję, ktoś tam ma denko od słoika, że jakaś pasieka i tak dalej. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda. A można rozpoznać taki miód? Można rozpoznać, można rozpoznać. Czy jest dosładzany? Można rozpoznać zapach, jak odkręcimy słoik, no to musi pachnieć miodem, kwiatami, nektarem. Natomiast możemy też fizycznie, to tutaj zmysłem węchu, natomiast fizycznie, no to musielibyśmy wziąć miód na łyżeczkę, na talerzyk. Jeżeli robi się taki wianuszek, to wtedy jest to miód prawdziwy. A jeżeli ładnie skapuje, tak jeżeli płynnie rozlewa się, no to już wiemy, że nie jest prawdziwy. Dobrze, a samemu można sobie taki, nie wiem, gdzieś na balkonie, gdzieś może na dachu, mam prywatny jakiś tam dom i na dachu mogę sobie zrobić taki. No nie, to regulują przepisy prawne. Czyli nie można nie czegoś można, takiego? Nie. To jednak usytuowanie pasieki jest obwarowane prawem również. No ale pszczoła w mieście jest. To dlaczego nie mogę sobie w mieście na swoim gdzieś... Ale musi być odpowiednio od drogi, od zabudowań. Także musi być zgodnie z prawem. Rozumiem. Dobrze. A gdybym chciał gdzieś na wsi, gdzieś mieszkam na wsi, tak, i założyć ulę, od czego powinno się zacząć w ogóle? Zgłębiania wiedzy, to na pewno. Od rozeznania się, jakie pożytki dla naszej przyszłej rodziny, którą chcemy założyć, jakie pożytki są w okolicy. Czyli co rozsiewane jest, tak to należy? Pożytki, czyli co rośnie, jakie krzewy, czy są ugory, czy są obsiewane pola, czym są te pola obsiewane, jakie rosną drzewa, bo wiemy, że akacja w maju, że lipa koniec czerwca. I jest wiele drzew i krzewów, które są pożytkiem dla pszczół. I to jest pierwsze takie, żeby rozeznać. A wrzosek w październiku, tak? W listopadzie? Tak, bo słyszałem, że ten miód jest najdroższy w ogóle. Dlatego, że jest najpóźniej zbierany. Dobrze, no a ja, jeżeli mam już taką wiedzę, jeżeli wiem, co wokół mnie kwitnie, to jak wybrać pszczoły? Do państwa można przyjść, nie wiem, zakupić jakieś pszczoły? Jak to wygląda? Można przyjść po merytoryczną taką poradę, oczywiście jak najbardziej. I wtedy pokierujemy, gdzie, jakie pszczoły. Autorytetem, jeśli chodzi o język polski, to jest profesor Miodek. Tak. A czy pszczelarze mają taki autorytet? Mamy. Przede wszystkim świętego Ambrożego, który jest patronem. A kim był ten Ambroży? On kiedyś... Biskupem był. Biskupem. Ale wiem, że związki kynologiczne narzekają na pseudohodowlę psów. No, oni zawsze tam muszą mieć ten prym. Być może chodzi o pieniądze, o coś innego. A czy państwo spotykacie się, że są te pseudopszczelarze na przykład, że robią szkodę ogólnie, tak? Zakładając jakieś, nie wiem, roje, ule i tak dalej, nie znają się na tym. Jest coś takiego? Tak, jak w każdym środowisku, nie tylko wśród pszczelarzy, czy kynologów, czy jeszcze innych hodowców, jak najbardziej są. Nie wiem, z czego to wynika. Może z szybkiego jakiegoś tam, nie wiem, dorobienia się jakiejś takiej komercji. Nie mam zielonego pojęcia, ale oczywiście tak. Ale ścigacie w jakiś sposób, czy po prostu nie zwracacie? Nie mam wiedzy na ten temat. Rozumiem. Nie mam wiedzy na ten temat, czy są ścigani. Myślę, że tak, ale nie mam wiedzy na ten temat. Wiem, że... Są agresywne pszczoły, które później się mieszają z innymi pszczołami i powstają po prostu, no są jakieś tam afrykańskie bakwasty. No właśnie, też słyszałem i czytałem, że gdzieś tam przelatują. Tak, przelatują. Są afrykańskie, tak. I to pszczoły. Są sztuczne wytwory po prostu? Czy sztuczne, nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli afrykańska i przywieziona tutaj, no to myślę, że tam żyjąc ona jest agresywna, a tutaj nasze pszczoły trochę inne, inaczej inne warunki mają, nawet klimatyczne. Więc po połączeniu no to powstają takie różne trwania. Dobrze, to proszę na zakończenie mnie tak uspokoić, że jeżeli gdzieś
latają tam pszczoły, te owady, że należy, może tak, jak należy się zachowywać w tym momencie? No przede wszystkim nie machać rękami. Mm-hmm. To jest najważniejsze. Jeżeli nie Ale będziemy... to jest odruch człowieka, tak? Coś mi lata mucha. Odruch, to... zgadza się, że chcemy to odgonić. Mm-hmm. No i wtedy pszczoła myśli, że my ją chcemy zaatakować. I w ten sposób się broni? I w ten sposób mm-hmm. się broni, wyciągając żądełko. A i uczulam też na to, żeby też nie machać tymi rękami, dlatego że pszczoła po użądleniu ona umiera. Już nie ma życia. Mm-hmm. I nie dolatuje już do... I nie wypełnia swojej roli. Mm-hmm. Jeszcze tak na moment wrócę może do projektu, że najlepiej o tym projekcie zainteresowanie świadczy fakt, że tam na 2-3 lata już są zapisane przedszkola, które chcą wziąć udział w projekcie, tak, że to nie jest takie proste. Tak. Bo tam są i spotkania, tak rozumiem, tak, tam jest spotkanie z pszczelarzem, tam być może jakieś Zespół szkół gastronomicznych organizuje warsztaty, bo tutaj jeszcze trzeba powiedzieć, że ten projekt Pszczoła w mieście to nie tylko edukacja o samym życiu pszczół, ale i o zastosowaniu produktu, który jest wyprodukowany w ulu, czyli miód, zastosowanie w naszym zdrowym żywieniu, w wypiekach, w deserach. I takie prowadzi zespół szkół gastronomicznych, prowadzi takie prozdrowotne z użyciem właśnie... To nie dziwnego, że takie zainteresowanie tym projektem. Tak. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pani Bożena Podlejska, sekretarz Częstochowskiego Związku Pszczelarzy, była gościem w sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję.